Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i dzisiaj witam was w filmie 24 godziny w opuszczonej bazie. Wojskowej. Wojskowej. Nie gadaj. Gazeta z 93. To jest creepy. Strasznie zimno. Nie! To jestem z Blurkiem, jestem z Szumim, jestem z Mareczkiem, jestem z Izim. I my właśnie w takim składzie, a i z Bartkiem. Spróbujemy tu przeżyć 24 godziny, może być ciężko, budynki są opuszczone, jest to gigantyczny kompleks. No cóż mogę powiedzieć więcej, lecimy z tematem. Okej, okay, jesteśmy na terenie opuszczonej bazy wojskowej, w której właśnie w tym momencie będziemy powoli zaczynali eksplorację. Musimy znaleźć bazę, to jest najważniejsze na sam początek. Ej, która jest godzina? Jest 15. 15. Okrągła? Za 3. Oh boy. Tu już latarki przydadzą od razu. Pominam, że dzisiaj tutaj śpimy. A my w takim miejscu. A może nie, chodźmy do innego. A co, kolory ściany ci się nie podobają? Nie, ale wersalki tu. Ja nie wiem, o co wam chodzi, ja mam tak na klatce u mnie. Ale Jezus. Jezus Maria, nie strasz. Trzy osoby tam są. Żywe. Żartuję, nie ma tam nikogo. To jest polactwo, nie? Każdy kabel jest wyrwany ze ściany. Każdy. Mieć stary. No cóż mogę powiedzieć, ten budynek się nie nadaje. Wszystkie okna wybite. Naszym celem będzie znaleźć coś, co rzeczywiście w nocy nas trochę uchroni przed wiatrem. Deszcz ma padać w nocy. Więc szukamy głębiej dalej. Chłopaki! Ciszej, nie krzycz. Teren prywatny jest ten zbrojony. Ale za tym drzewem. Za drzewem, tam nie idziemy. Potem trzeba będzie wysłać kogoś po prowiant, bo nie mamy nic. Ja mam śliwkę, jabłuszko i małą kanapeczkę. Marek wasz zawsze przygotowany. Ja się czuję trochę tak, jakbym wybierał sobie hotel. Najlepsze jest to, że wszystkie są za darmo. Czyli tu są chyba cztery takie budynki. A zobaczysz tam ten teren? No, pamiętajcie, w tym budynku, z tego co pamiętam, jest ten tunel długi. Pamiętasz, opowiadałem ci. Tak. Marek, ty tylko jesz. Nie oceniaj mnie. On cały prowiant zje w 15 minut. Marek, zostaw ten prowiant, idziemy dalej. Bazy jeszcze nie ma nawet. Stało mi tylko jabłuszko. Nawet śliw. Bo śliwka jest właśnie papuzio. Śliwkę zjadłeś. Podskocz. Kotłownia, tu jest zejście, chłopaki. Wszystko tam jest zalane. O, stołówka, to coś dla mnie. Hotel, co mieliśmy się znaleźć, tak? Halo, na załomek. Ważnego. O. Mówiłem, że chcę mieć pokój na parterze. Nie ma windy? Póki co nic nie nadaje się na to, by znaleźć, by nazwać to bazą. Bezpiecznie są. WHP. Nie jest łatwo, bo wszystko jest bardzo zdewastowane. Jezus, żartuje! O stary! Nie gadaj! Ja pierdykam, no śpimy tutaj. Ej, jak będzie padało, to będzie cholernie mokro. I może być też zimno, bo jest duży przewiew. Ale przestrzeń. No tu mógł być tander, ja nie wiem, po co my to tam we Wrocławiu braliśmy. Idzie z naszym Uberlicem, będzie szedł po zapas, to będzie jego pierwsze wyzwanie. My w tym czasie, gdy znajdziemy bazę, będziemy się po prostu ogarniali, robili ognisko, zbierali po prostu opał, bo trzeba przeżyć w nocy. Jak na każdych 24 godzinach. Kiełbasa, chleb, ketchup. Tell me why! Ain't nothing but a heartbreak. Tell me why! Tak na pewno przyjdzie do serca. Trik jest najlepszym miejscem na bazę, bo będzie najcieplej. Słońce będzie najdłużej grzało i najwcześniej. Nie będzie wilgoci takiej jak na niskich piętrach. Słońce? Na jutro. Okej, okay, no jutro nie będzie słońca, ale mimo wszystko jest to w jakiś stopniu nagrzane w środku. A zawsze temperatura się utrzymuje na górze, tylko ten dach był bardzo dziurawy. Więc idziemy do kolejnych dwóch budynków, zobaczyć czy tam na strychu będzie się dało zamieszkać. Tam jest szpital, tak? No, z tego co wiem, tam jest na oknach, są takie czerwone krzyżyki, ale ja bym wolał chyba spać w jednym z tych dużych. A ja w szpitalu. Ja się ciebie blisko trzymam, bo ty masz jedzą, to wiesz? Sorry, ale ja gram single player. Ja was przepraszam, moi kochani widzowie, za to, że długo mnie nie było na kanale, ale po prostu czytałem wszystkie wasze komentarze, no i tyle 3 miesiące minęły, nie? Co to było? Co to było? Nie wiem! Ja pierdzielę, patrz jak tu jestem. Wow. Dziki tu chodzą, jasne, gwint. O kuźwa. Ej, to jest chyba to miejsce. Nie ma w ogóle przeciągu, jest ciepło. Po deskach chodźcie. I na takie miejsca bardzo trzeba uważać. Ale wiecie, wystarczy, że jakieś większe kawałki drzwi czy czegoś znajdziemy, to możemy zamknąć, żeby ktoś przed kiem w nocy nie został
poturbowany. Co ty gadasz? Tiradelli po raz 41. Gazeta z 93. Jest starsza ode mnie. Ja uważam, że to jest niebezpieczne miejsce. A, i chciałbym powiedzieć bardzo ważną rzecz. Nie róbcie tego sami, nie róbcie tego w domu. To jest dobre miejsce. Zapiszmy je w głowie, taki checkpoint. I ewentualnie tutaj przyjdziemy z powrotem. Bo zaczyna się robić powoli, coraz ciemniej. Która jest godzina? 16. Już godzinę straciliśmy. Szukamy dalej, moi drodzy. O, fuck. Ktoś żył. Jakiś sznurek na pranie. W tej miejsce mógł to pranie sobie robić. I ciuchy, patrz, stary. To jest creepy. Jeśli to jest jakiś pan podróżnik, to on teraz zbiera puszki. A tu na noc wraca, więc może się okazać, że będziemy mieli gościa w nocy. Hurra! Lubię gości niespodziewanych. Zostawilibyśmy te rzeczy, uznalibyśmy to za początkową bazę, ewentualnie ostateczną. W tym czasie Easy idzie po zapasy, my eksplorujemy dalej, czy nie ma lepszego miejsca do przeżycia. Trzeba zebrać drewno i trzeba będzie zrobić jeszcze dzisiaj ognisko, żeby zjeść. Trochę sram, sram bardziej niż na pewno w lesie niż 24 godziny. Ukoju. Może też być tak, że jak młody zrobi z tobą zdjęcie, to mogą szukać nas po budynku. Taki młody fan przed bazą, zanim jeszcze zaczęliśmy nagrywać, robił sobie z nami zdjęcie i może sprowadzić kumpli. Oby nie robili polowania na nas w nocy. My będziemy polować na nich. Role się obrócą. Ale zajebiście. Co za cwaniak. Powiem tak, cieszę się z mojego pomysłu. Szymuś, zostajesz na warcie? Dobrze, zostanę. Mamy tego trochę. Hamak jeden, główna jednostka, tu będzie Marek i ja będzie na tym spali. Szumi, tam będzie Izzy chyba spał, gdzie Szymon stoi. I tam za hamakiem będzie Bartek stał. Siedział, spał. Żył. I to najgorsze, myślałem, że to będzie szyba. Tej szyby nie ma. Będzie trzeba ten materiał jeszcze przesunąć z tymi rzeczami. No to zobacz, Umiś. Idziemy sprawdzić, czy są jeszcze jakieś inne, bezpieczniejsze, fajniejsze miejsca, w co bardzo wątpię. Trafiło nam się perfekto miejsce. Kochani, jeśli chcielibyście mieć takich filmów, to bardzo zależałoby mi na tym, żebyście zostawili w tym momencie łapkę w górę. To was nic nie kosztuje, ja z tego nic nie mam, tylko satysfakcję wraz z teamem, bo się staramy, żeby to było naprawdę mega na dorąbanie zrobione. Więc jeśli zostawilibyście łapkę w górę, byłoby super. No i oczywiście bez subskrypcji się nie obejdzie, ponieważ subskrypcja to jest najważniejsza rzecz, żebyście wiedzieli o kolejnych filmach i o tych, które będą miały miejsce. Żebyście właśnie dostawali powiadomienia. Więc subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę, jeśli chcielibyście mieć takich projektów. Bardzo wiele youtuberów robi to na pół gwizdka, bym to tylko nazwał. Natomiast my naprawdę tutaj spędzamy ten czas, staramy się go przeżyć w takich naprawdę uczciwych, survivalowych warunkach. Lecimy dalej. To wszystko jest tak podobne, że można się pogubić. Te śmieci na wejściu są charakterystyczne, ta poduszka pomarańczowa i ta plandeka. To są rzeczy, po których możemy poznać, że to jest nasz budynek, bo jeśli będziemy krążyli tu po nocy, to może być ciekawie. Ty operatorem drona? No ja latam, panie. Się lata, się kręci, się jest blurem. Wszystko się robi. No patrzcie, wielofunkcyjny. To jest mały dronik. To jest ten bez licencji, nie? Czyli wszystko safety. Wow! Okej, i to jest moment, w którym zobaczycie piękne ujęcia. Jak wielka jest ta opuszczona baza. Kotłownia numer 2. Trochę creepy, szczerze mówiąc. FBI, open up! Ej, zapomniałem wam powiedzieć, mój tato tu mieszka. Blurek szafia, tata blurka. Ja wiem, to gdzie Gromysz nas prankuje, dlatego nie pojechał. A był w samochodzie, jak do niego dzwoniliśmy. Tak, pewnie tu jest. Gromysz! Ej, jeśli on coś takiego zaplanował, to kurde ukłon dla niego, bo to jest 2 godziny drogi od nas. Jezus, kto? Ja
Ktoś to rzucił na mnie? Nie, zahaczyłeś plecakiem. O, jak się zesrałem. Co jest? Prawa grawitacji nie działa. Na 100% ktoś tu jest, bo słyszeliśmy odgłosy. I ja wróci rzeczy. Ja bym też tak sugerował. Ja zachodzący słońce budziłeś mnie? Będziemy wiedzieć? Tak. Też będziemy wiedzieć? I tu jeszcze chłopaki sprawdzaliśmy, czy nie? Ja tu nie chcę już chodzić, ja to pierdzę. Ja pierdzę. Schron przeznaczony do ukrycia. Ilość ludzi, pojemność, powierzchnia, czas przystosowania, stopień uszczelnienia i odpowiedzialny. Ale to jest kartka w miarę nowa. Nie jakaś stara, tak ta gazeta, co była wcześniej. Okej, okay, odkładamy na miejsce, tak w prawdziwym urbexie. Halo? Jaki to jest creepy! Halo? Najbliżej, patrz. Kim jesteście? Ja pierdolę. Czemu tu jesteście? Proszę wyjść! Proszę wyjść! O, jak się wychodzi z tego budynku i z tego stresu, to aż tak schodzi z człowieka. Która jest godzina? 13:18. 3 godziny. Teraz idziemy? Do szpitala. Tak. Gdzie są te osoby, które były tutaj? No właśnie, wejdźmy do klatki chociaż i posłuchajmy przez chwilę. Ej! Przepraszam, jest tam ktoś? Damy spokój, jeśli pan odpowie. Jest tam ktoś? Tam. Nie mam tu się. Tak. Ej, nie są jaja. Nie są jaja. Żeby uspokój ducha, proszę się odezwać. Nie! Zajebisty pomysł spieprzać na górę. Ej, o co chodzi z tym kimś w pokoju? Nie mam pojęcia, no ktoś tam jest. Skąd mam ci odpowiedzieć? Cześć, siema. Siema. No, pokażcie się. Ty kim jesteś? Ty ją chcesz? Czy boję, że wejdę i cegłówką dostanę? Patrz, tu stoi. Tak, i pochamy. To nie jest Gromysz! To są nieznajomi! Ja pierdzielę! Jak poszliście do piwnicy, myśmy z Markiem wyszli przed ten. I oni przez okno zaczęli wyglądać. Ja poznałem twoją kurtkę, bo cię widziałem na wojsku. Szukałem was tam, najpierw po tamtej stronie wojska i słyszałem tutaj w momencie, kiedy zaczęliście krzyczeć. Gdzie na pewno są oni, ktoś się... Kto inny? Ktoś ich goluje, robi jaja. I to nagle widzę, wybiegają z kamerą i z latarką. Dobra. To jest za miną napięcie, no to dobra, ja się wiedziałem co ma zrobić. Co ciekawe, dzięki tej miłej pani będziemy mogli naładować baterię, bo wzięliśmy za mało, więc dziękujemy. Wierzcie nam bądź nie, ale to nic nie było ustawione, tylko Marek i Izzy, którzy byli w sklepie z nimi, grali oni potem w kosza. Sprowokowaliście i my nic nie wiedzieliśmy. Ja tak się dałem złapać na to, że ja pierdykam. Gruba akcja. Lecimy do szpitala, yo. Nie, osobiście nie lubię szpitali, głównie w horrorach, w sumie w ogóle wszędzie. Jesteśmy teraz przed szpitalem. Spójrzcie, o fuck! Wow, to jest szpital. Ej, tak! Tu przyjeżdżała szpitalna karetka i wyładowywała ludzi. Tam musi być punkt obserwacyjny, bo strasz obserwowało, czy coś się pali. Racja! Nie. Remek, chroń plecy! Ja mam dosyć. Nie, chodźmy tam. Nie, naprawdę. Stary, w naszym budynku jak było strasznie. Chodźmy. To jest creepy, to jest straszne. Zresztą pokoje pacjentów to jest 100% to był szpital. To jest odpowiedni moment na czołówkę. Ja się przygotowałem. Daj mi tam robisz speedrana? Szybko zakończ ten quest. Daj mi... Ognisko, ja chcę kiełbaskę. Ej panowie, mogliśmy najpierw zebrać. Mogliśmy najpierw zbierać opał, a potem dopiero zwiedzać, niestety jednak nie połączyliśmy faktów. Więc będziemy zbierać opał po ciemku, zrobić ognisko i starać się przeżyć. Musimy coś zjeść. Kudłaty. Nie, moi drodzy, Kudłaty i Scooby-Doo zostają tutaj. Scrappy, Fred, Velma i Daphne idą do góry. Po bułki, chleb i kiełbasę. Najlepsze jest to, że serio mieliśmy tutaj wścibskie dzieciaki.
No, no, a ja tam chciałem wtrącić, ale mi przerwano. Robi się tu strasznie, jest ciemno, jesteśmy. Możemy śpiewać, ale możemy też coś zjeść i przeżyć tą noc! A mogę spać na dworze jednak? Stary, ja się zimna nie boję, bardziej się boję tutaj, wiesz? Jest to schizujące, bardzo. O kurde! No tutaj to jest zawodnik, nie? Poukładamy sobie takie kamienne bloki dookoła ogniska, żeby było bezpiecznie. Zbieramy opał, robimy ognisko, kiełby i nareszcie jedzonko. A masz żel antybakteryjny? Skończył się. Jakie będę jadł? Zobaczymy. Do dupy z taką robotą! Czy to duszek za tobą? Nie boisz się? Jak... I am Iron Man. Ty, a wy wyglądacie, wiecie jak wyglądacie? Panowie, moja? Cudowna. On jak Tony Stark, a ty jak w pierwszej części, co w drugiej? Bo ten drugi taki starszy, co podpierdzielił mu projekt. Fajnie byłoby jeszcze ogarnąć jakieś coś do siedzenia. Nauczyłem się tego w Bieszczadach. Siadasz sobie na jednym bucie i na drugim, tak po turecku. Po prostu ten, lewitujesz, wiesz? O, w ten sposób. Nie siedzisz na ziemi, tylko na własnych nogach. Tylko, że gdzieś tak po 40 minutach odcina ci krążenie. Całe dzieciństwo się chowałem w lesie. Bo na YouTubie ci coś pomyliło. Tak? Dzisiaj wyjątkowo mamy, jak widzicie, zapalniczki, a nie krzemień. Postanowiliśmy sobie troszeczkę ułatwić życie. Nie jest tak łatwo przeżyć z samego krzemienia. Skąd ty masz takie paragony, mordo? Pięknie. No, dawaj liści więcej. Która jest godzina? 18:46. Git, jest tak safety zrobione, mordo. Kurde! Bardzo mocno ściskaj tym kciukiem, bardzo mocno ściskaj. Ale jest głęboko, wiesz, i to boli. Spokojnie, 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 nie? Nic się nie dzieje. I to jest duża nauczka i dla nas, i dla was wszystkich widzów, moi drodzy. Po pierwsze, nie mieliśmy apteczki przy sobie, tylko była w samochodzie, to trwało 15 minut pójścia. Bardzo duży błąd. Druga sprawa, nie róbcie raz jeszcze tego w domu, a raczej w opuszczonych budynkach, bo jest to niebezpieczne. Było ciemno, Marek chciał szybko sobie zrobić patyczkę na kiełbasę, no i skończyło się jak się skończyło. Nawet przy zwykłym ognisku to się może stać, więc bardzo uważajcie. Oświetlenie, mądry chwyt i tak dalej. Mareczek, który jest tym obyty, zrobił dzisiaj błąd i nieładnie się przeciął. Ja pokażę. Patrzcie, my w tym śpimy. Totalna śmierć. I my śpimy na samej górze tam. Czy... Skąd wiedziałeś, że tu jesteś? No ogólnie nie wiedziałem. Słyszałem właśnie, że coś tam nagrywacie na Instagramie, widziałem. Ale ziomki tutaj byli. Jutro jest szranka i tego, mieli siedzieć tutaj. Airsoftowa? No, mam przy sobie nawet. Nice. No. Nockę robią też? No chyba tak, tylko że na długiej części gdzieś tam. Czy nie jesteśmy sami w takich noskach tutaj? A się schizujemy. 21:20. Postanowiliśmy pójść z ogniska na nasze poddasze. Nasze pułapki, czyli tak zwane checklisty, czy ktoś wchodził, czy nie, działają. Tu nikt nie otwierał, bo inaczej to by się przesunęło. Tu nikt nie otwierał oraz tu nikt nie otwierał. Jesteśmy na trzecim piętrze, bo tego ani razu nie powiedzieliśmy. I wchodzimy na czwarte, którym jest poddasze, czyli nasza baza. Domek! Honey, I'm home! Fajnie, że nie jesteśmy na środku, czyli dwie strony by nas schizowały. Tak w tym miejscu, leżąc tutaj, będę miał przeświadczenie, chronię plecy. Mam to w dupie. Tu śpi Marek, ja śpię obok niego. Tam śpi Szumi, Bartek już śpi, nie świecę. Blurek też już śpi. A tam jest przestrzeń, która się nie kończy. Ona jest straszna i długa jak skurczybyk, patrzcie sami, nie? Ja pierdzielę, nie. To jest... Wygląda jak kopalnia w Minecraftcie. No, to nie ma końca. Z 50-70 metrów jak nic. Na prostu masakra. Jest 11:20. Czyli jeszcze trochę czasu tu musimy spędzić, ale wiele prześpimy. Co mówisz, Szumi? Wbijajcie na sklep rezygiusz.pl. Wy macie takie fajne czapki tam? Takie czapki jak ta na głowie? Sklep rezygiusz.pl. A patrz... Sklep rezygiusz.pl. A patrzcie tutaj. Wow, bro. Ja nie mam czapki ciepłe. Rezygiusza i jestem smutny. Będziesz miał, Mareczku, dam ci. A ty smutnie wyglądasz, Boże, jak ty smutnie wyglądasz. Z tą ręką zabandowaną. I teraz wszyscy piszą komentarze, biedny Marek, kochamy cię. Jeżeli będzie 30 tysięcy łapek, to Marek się rozchmurzy. Nie no, to jest chore, nie? Te drzwi mnie tak schizują, że nie jestem w stanie zejść tam na dół, nie? No nie ma szans. Która jest godzina, chłopaki? Jest godzina 0:50. Za 10 pierwsza. Są 2 albo 3 stopnie. I szczerze mówiąc, spodziewaliśmy się, że będzie trochę cieplej. Ale nie jest trochę cieplej, jest strasznie zimno i mimo wszystko przeżyjemy chyba, ale idziemy do śpiworów spać z dresami, bieliznami narciarskimi, dresami, kurtkami, no ja jestem cały na zimowo, tak wchodzę do śpiworu bez butów, totalnie strasznie zimno. Ty, o co ci chodzi, stary? Elegancko, jest cieplutko. Oh. Easy. Co? Która jest godzina? Za 22. Moi drodzy, jesteśmy na obchodzie, obserwujemy budynki w okolicy, czy wszystko jest bezpieczne i tak dalej. Spójrzcie, jak tu jest wysoko. Są dwa piętra.
Jest creepy. Są jakieś hałasy, nie wiem czy słyszycie. Coś tu jeździ w okolicy, nie wiemy co. Chłopaki już śpią, bo już jest prawie że druga. Mimo wszystko nie słyszeliśmy innych ludzi, a myśleliśmy, że będą. Ej, słyszysz to? Zgaś. Zgaś, zgaś. Cio. No dobra, zawijamy się. Wieku, Bartek chrapie jak stary Ford. Okej, którą mam godzinę? 2:10. Idziemy spać. 14 godzin przed nami. Marek, szykuj miejsce w śpiworze. Dzień dobry. Jest 6 rano. Jest strasznie zimno. Byliśmy siusiu, idziemy spać dalej, bo co robić innego? Grzejki to jednorazowe ogrzewacze, które zapewnią ci komfort. Ja dupię, czemu dopiero teraz? Podczas wszelkich zabaw, sportów i aktywności. To się nie zalicza. A jest coś takiego jak 24 godziny uremka. Rozgrzeję się w kontakcie z powietrzem i pozostaną przyjemne, ciepłe przez wiele godzin. Dawaj to. To jest takie wielkie. Dzięki. Z nami nie zamarzniesz. Czemu dopiero teraz po całej nocy o 6? O 6:40 ile? 6:50 jest? 7 nawet. O kurde, jaki Michael Jordan. Chodź do mnie, słodziaczku. No i co, zimny jest. To jest pewnie jakiś proszek, który... Ej, jest ciepłe. Do stopy. Rzuciłem se. Ja pierdykam i do rąk. No nie jest to, wiecie, kaloryfer, nie? Ale nie ma dramatu. Szumi, jak tam noc? Dobrze. Ciepło. Ciepło było? Nie. No ale dobrze. 4 godziny temu był dramat, teraz jest super. Tobie jak się podobało? Wyjątkowo dobrze. 6 godzin jeszcze. Damy radę. Marek. Nie wiem, u mnie było spoko. Chodzić mi na mordę poduszką. Marek. O, dziękuję. Szumi, jesteś taką larwą. Ale jest tak super, ja się czuję jak po prostu bym miał 15 lat i znowu jestem w Bieszczadach. 10 rano, wstajemy. Kolega do nas dołączył, nas obudził. Siema. Kto chce holsa, żeby nie mieć zębów? Wszyscy. Proszę bardzo. Marek, jak tam łapa? Szczypie. Boli, tak jak moje serduszko. Co się boli? Serduszko Mareczko, bo nie zostawiliście tylko łapki w górę i subskrypcji. Bo jeszcze nie ma 30 tysięcy. I nie kupiliście koszulek na sklepie Rezydy. A, właśnie, ale... Tak. Jakich koszulek? Takich o. Minęło trochę czasu, trochę przeleżeliśmy i pokiśliśmy. Jak w każde 24 godziny następnego dnia mamy zgona. Robimy obchód, przechodzimy się, sprawdzimy co jak, zeżremy jakieś sucharki. I powoli finish. Następnym razem hamak, definitywnie. Następnym razem hotel. Panowie, tak od 1 do 10, ile gwiazdek dajemy? 12, ja 12, no tak. 0! Moi drodzy, myślę, że wyszło całkiem ciekawie. Nie spodziewaliśmy się straszaków wczorajszego dnia. Mam nadzieję, że się film podobał. My już kończymy na dzisiaj, zwijamy na chatę, czujemy się jak... Napiszcie komentarz, jak się czujemy. O. Myślę, że to sami możecie wymyślić. Także to wszystko w tym filmie. Jeśli chcielibyście... Idziemy do stołówki na jedzonko, dobre? O, tu jest stołóweczka, tak, gracja, na stołówkę. Idziemy. Jeśli chcielibyście więcej filmów 24 godziny, piszcie komentarze, jakie to mogą być filmy i gdzie możemy takie 24 godziny prawdziwe, realne przeżyć. To wszystko. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Cześć.